3 sierpnia wspominamy świętego Piotra z Anagni, biskupa. Piotr pochodził z rodziny książęcej w Salerno, nad zatoką Morza Tyreńskiego na południu Włoch. Gdy jeszcze był dzieckiem, zmarli jego rodzice. Oddano go wtedy na wychowanie do klasztoru benedyktyńskiego w rodzinnym mieście. Tam nie tylko się kształcił, ale został także członkiem zakonu benedyktyńskiego. Odznaczał się wielką gorliwością w realizacji powołania i bardzo wiernie zachowywał reguły zakonne. Jego gorliwość i mądrość zauważył kardynał Hildebrand z Soany. Zawiózł Piotra do Rzymu i przedstawił papieżowi Aleksandrowi II. Piotr stał się bliskim współpracownikiem papieża. Między innymi powierzono mu misję dyplomatyczną u Turków. Uczestniczył też w pierwszej krucjacie. Wkrótce papież Aleksander II mianował go biskupem Anagni. W czasie 40 lat posługi biskupiej, mozolnie, mimo oporów, ale stanowczo, Piotr wprowadził reformę gregoriańską w swojej diecezji. Wprowadził też dyscyplinę wśród kleru. Swoją gorliwością wszystkich, świeckich i duchownych, pociągał do zmiany życia i pobożności. Z powodu swojej jednoznacznej postawy miał też sporo wrogów. Piotr przyczynił się do odnowienia kultu świętego Magnusa, męczennika i patrona miasta. A w latach 1073-1104 nadzorował i ukończył budowę katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej. Biskup Piotr zmarł 3 sierpnia 1105 roku. 5 lat później został już ogłoszony świętym. Jest patronem miasta Anagni. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Piotra biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.